się i dowiedzenia się o problemach, a drugim była właśnie debata, w której brała udział też burmistrzyni Bergen. Burmistrzyni Bergen co prawda mówiła, że ona otwiera paradę i powiewają tęczowe flagi na ratuszu tamtejszym. No, też byśmy chcieli. Prezydent powiedział, że no może za kilka lat, ale uważam, że naprawdę warto docenić fakt, że nie jest to normalne w Polsce, w tym sensie, że nie jest to naturalne dla innych miast, że przychodzą prezydenci na Dni Równości, a tutaj jest bardzo duża inicjatywa też z jego strony, żeby poznać i żeby osoby nieheteroseksualne czy LGBT i też transpłciowe traktować jako takich samych jak inni obywatele. No pojawiło się też hasło, że powstaje pierwsza w Polsce Rada do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i Nietolerancji. To prawda, mamy nadzieję, że jest to prawdą. Że jest to prawdą, ona chyba od września ma zacząć działać, natomiast no jest to jakoś efekt też naszych, może nie tyle zabiegów, ale też wyrażania naszych potrzeb, też efekt pracy w Gdańsku nad takim modelem wsparcia migrantów, w który też jesteśmy zaangażowani jako Tolerado, więc no mamy nadzieję, że ta rada będzie kolejnym krokiem, dzięki któremu będzie można interweniować w przypadkach dyskryminacji między innymi, które no, mają miejsce w Trójmieście również. Przepraszam, na jakie macie poczucie, to jest bardzo subiektywne, bym chciał usłyszeć, jeżeli to jest możliwe oczywiście, czy są różnice między Gdańskiem, Gdynią, a Sopotem, jak się czujecie na ulicy, idąc ze swoim dzieckiem i partnerką, czy ze swoim partnerem, czy jest jakaś różnica, czy jednak to jest jakby tak, może być, że czasami można coś usłyszeć niemiłego wszędzie, a czasami coś super miłego też wszędzie, czy to są jakieś różnice? Mnie trudno powiedzieć z tego względu, że ja jednak gdzieś jestem z Warszawy, tam się wychowałam i tam może rozpoznam, że na Pradze jest niebezpiecznie, a tutaj ja, prawdę mówiąc, więc nie rozpoznaję, czy na ogólnie jest niebezpiecznie, czy w Brzeźnie jest niebezpiecznie, a to są dzielnice, które uchodzą za takie niebezpieczne. I dla mnie po prostu jest tam... Ale nie spotkało cię, od paru lat tu mieszkasz i... Nie, nic takiego mnie tutaj nie spotkało. Przemek? Znaczy to zależy od sytuacji, zależy od miejsca. Myślę, że z Piotrem idąc przez Orunię raczej byśmy się nie trzymali za rękę. Nie wynika to z jakiegoś wejścia do szafy, ale raczej z czysto takich chęci przetrwania i z tych samozachowawczych się włączę po prostu. I to zależy od dzielnicy, tak jak mówiłem, zależy od miejsca. W Sopocie chyba było, raz tylko w Sopocie kiedyś usłyszeliśmy, jak wracaliśmy w nocy z klubu trzymać ludzi za rękę, to już wesoło tam padało, tam nic się nie działo poza tym. Marta? Ja chyba tutaj poprę Marta, że nie widzę różnicy między Sopotem, Gdynią a Gdańskiem. Może też wynika to z tego, że mniej chodzę po Gdyni na przykład niż po Gdańsku. Też nie widzę rozróżnienia na dzielnicę. Mnie osobiście jakby nic nie dotknęło przykrego, jak chodzę z Olgą za rękę albo nie wiem, jak jesteśmy w jakimkolwiek centrum czy gdziekolwiek. Natomiast też uważam, że tak jak Przemek powiedział, że czasami geje mają gorzej niż lesbijki. To, że ja mogę tak iść ze swoją partnerką za rękę jako kobieta, będzie inaczej traktowany niż jak Przemek pójdzie z Piotrem za rękę. Tak, ciekawe, co mówicie, bo to jest no, taka prawda, że tak powiem, ludowa, tak? No to wiemy, że faceci, tak, no to też badać. Ale na przykład młodzież trójmiejska, właśnie działająca u was w młodzieżówce, jakby z tego co wynika, to dziewczyna tutaj się tak nie przelewa, że często spotykają się z tym, że właśnie mają propozycje jakichś randek, zaczepek od facetów i właśnie ten, ja też powiedziałam, że bardzo często w heteroseksualnej sytuacji, gdy to są heteroseksualne kobiety, jak usłyszą, że nie mają też z kimś na randkę, to też ktoś puści bluzkę, bo wydaje mu się, to jest oczywiste, że on jest tak super świetny, że każdy chce z nim się. Większa społeczna akceptacja mężczyzn, to nie znaczy, że... Kobiet, to nie znaczy, że jakoś jest to bardzo duża różnica. Jeśli weźmiemy pod uwagę przemoc względem gejów i lesbijek, to ta przemoc no, troszeczkę jest większa, jeśli chodzi o mężczyzn homoseksualnych, ale to nie jest duża różnica. Więc kobiety też są no, bardzo mocno tutaj narażone. Ta przemoc dotycząca kobiet, lesbijek czy biseksualnych też jest trochę inna. Do mężczyzn jest taka, homoseksualność jest taka bardziej widoczna, częściej w miejscach publicznych. U kobiet z kolei no zgodnie z tym, co wiemy o kobietach, bardziej w sferze prywatnej, bardziej przez członków rodziny, bardziej ukryta, ale jest. I też mam wrażenie, że do mężczyzn homoseksualnych będzie większa przemoc fizyczna, a do kobiet może być większa no, przemoc. Tutaj, tak jak mówiłam, jest różnica zaledwie kilku procent. Jeszcze, jak też myślę, że tak się, że dużo dziewczyn, które wyglądają przed bardzo męsko,
Myślę, że też się spotykają, akurat tutaj ja nie rozmawiałam, bo też jest ważne, jak wyglądasz, przepraszam, to jest taki banał, ale tego akurat w badaniach nie do końca się robi, prawda? Że jakby przemoc ze względu na płeć i patrzymy kto jak i można powiedzieć, że dziewczyny po prostu w makijażu raczej nie dostaną po prostu w zęby, a te, które są po prostu w bojówkach, to po prostu budzi taki poziom agresji u niektórych mężczyzn, taki rodzaj kobiecości, że po prostu nie są w stanie po prostu się opanować, no. Więc to też są ciekawe rzeczy na przyszłość do badań, myślę, jakby taki głupi po prostu kto jak wygląda, tak? Czy się wpisujesz pewną normę, czy się w niej nie wpisujesz, tak, po prostu. No dobrze, ale wracając do marszu i tutaj waszej działalności w Trójmieście, no to wsparcie władzy myślę, że jest naprawdę pięknym gestem, tak? No to jest pytanie, co teraz się z tym zadzieje. Poznań ma świetnego prezydenta i rzeczywiście młodzież wspiera i grupa Stonewall rzeczywiście występowała prawie jak załóżnicy władzy, już się z nich nabijałam, ale naprawdę się rozkliwiali na temat swojego prezydenta. A co uważacie, że jest takim polem, które wymagałoby teraz szybkiej interwencji, działania i wsparcia właśnie ze strony polityków? W Gdańsku czy w Polsce? Nie, w Gdańsku. Polskę zostawmy. Nie bawmy się w skalę makro, bo to... Może pytać o polityków, a tutaj mamy... Nie, bo mówię o polityków tu, waszych, trójmiejsko, lokalnie Pomorza. My się stykamy też bardziej z samorządem, bardziej... No, tak. ...wydziału, więc... Mhm. No, moim zdaniem dobrym krokiem jest powołanie tej rady i to z jednej strony samorząd, ale też chciałam wspomnieć o tym, co się dzieje na Uniwersytecie Gdańskim. Tam też prawdopodobnie powstanie taka rada zajmująca się takie centrum przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji, więc wsparcie też czy osób homoseksualnych, czy też migrantów na Uniwersytecie Gdańskim też wydaje mi się jest konieczne i mam nadzieję, że te dwa ciała, czyli samorządowe, miasto i uniwersytet będą ze sobą będą pracować, bo wydaje mi się, że z mojej perspektywy oczywiście zmiana takiego tradycyjnego podejścia na Uniwersytecie Gdańskim jest też wśród kadry. Jest jednym z kluczowych rzeczy, ponieważ jest to jednak największy ośrodek w regionie, który kształci studentów i studentki. A czy wasze stowarzyszenie działa na rzecz właśnie, albo współpracuje z migrantami, z uchodźcami? Robicie coś tak, w tym polu? Tak, jesteśmy właśnie w tym modelu takiego wsparcia migrantów i migrantek. Współpracujemy tutaj bardzo ściśle. No i właśnie też jednym z efektów jest powstanie tej rady, w skład której mają wyjść eksperci i ekspertki. Teraz oczywiście teraz będziemy się zastanawiać... Ile tych ekspertek? 12. No i tutaj uważam, że jest pole do dyskusji. No i przede wszystkim też oczywiście jest pole do dyskusji, co dalej. W jaki sposób przyszłe dni równości zostaną zabezpieczone po tym, co oglądaliśmy tutaj, zwłaszcza, że na przyszłe dni równości, które też odbędą się w podobnym terminie, będą się łączyć też ze zjazdem Europejskiej Sieci Chrześcijan i Chrześcijanek. To LGBT. Będzie żywy, ale LGBT. Tak. Więc spodziewamy się kilkuset osób z zagranicy, którzy przyjadą na głęboko wierzących. Tak. Kto będzie chciał ich bić? Na pewno tacy się dają. Sataniści, może tacy. Ale tutaj liczymy na dalszą bardzo dobrą współpracę właśnie z też władzami miejskimi, głównie z Wydziałem Bezpieczeństwa Miasta Gdańska, z którym do tej pory nam się bardzo dobrze współpracowało i naprawdę pełen szacunek dla nich za profesjonalność tego wszystkiego, co robią. No ale niewątpliwie chcemy podjąć rozmowy z prezydentem i z wojewodą też związane z tym, czy jaka będzie ich polityka do kontrmanifestacji w przyszłości, no bo uważamy, że jednak po tym, co się wydarzyło w tym roku, warto jest się nad tym zastanowić. Nie było jeszcze w ostatnich latach takiej sytuacji, żeby było aż 14, w jakimkolwiek mieście, aż 14 kontrdemonstracji. Tylko liczyłem, że było 180 osób, czyli na każdej było po 10-15 osób, tak? Nie, kilka zostało odbyło, właśnie nie odbyło, bo nikt się nie stał. Natomiast łączymy to niestety z działalnością bardzo aktywną tej naszej radnej PiS Anny Kołakowskiej, która jest znana z licznych ekscesów. Tak, myślę, że podstawową różnicą, którą mamy my, a której nie mają inne miasta, to jest właśnie pani Anna Kołakowska. Mamy fankę po prostu. Myślę, że w każdym mieście kogoś byśmy znaleźli. A powiedzcie, skąd macie pieniądze na tę waszą działalność? Które lobby generalnie was finansuje? Generalnie z imprez benefitowych, które też przeprowadzaliśmy
Nie mamy jakichś bogatych źródeł finansowania, też dlatego, że po pierwsze jesteśmy młodą organizacją, więc też trudno jest, mając najpierw zerowy budżet, zdobywać jakieś bardzo duże projekty. Natomiast w tym momencie droga do większości źródeł finansowania jest zamknięta dla organizacji LGBT w Polsce. Stąd można się tylko starać... Pobieracie wynagrodzenie za swoją pracę? Nie. Praca wszystkich w Telerady jest pracą wolontaryjną. A czy jesteście organizacją pożytku publicznego? Tak jest. Więc w tym roku zbieraliśmy... Czy ja muszę mówić, bo muszę mać to powiedzieć? Tak, jesteśmy organizacją pożytku publicznego i w następnym roku zbieramy 1% także. To można sprawdzić, się dowiedzieć. A z takich bardziej lekkich tematów, no bo urzekła mi rzeczywiście ta działalność młodzieżowa, bo mam wrażenie, że ta i myślę, że ona jest bardzo mocna. Nie wiem, tak się zastanawiam, na ile to działa w Warszawie, też się pojawił teraz niedawno właśnie, więc te wygięcie w prawo powoduje, że ta młodzież się zaczyna organizować, mówi nie, to nie jest nasz świat, my tak nie chcemy. I zaczynają gdzieś prężniej, fajnie działać. Czy wy w jakikolwiek sposób ich wspieracie, bo oni wyglądają na bardzo samodzielnych, tak, ale... Tak się zastanawiałam, jak to jest skonstruowane formalnie. Damian tutaj, który był przed chwilą, jest koordynatorem grupy młodzieżowej, ale jest też członkiem zarządu, więc jakby non-stop jesteśmy w kontakcie. Oni działają już, zaraz będzie 3 lata w sierpniu, więc zaraz następne urodziny się nam szykują. Jest to kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt młodzieży, które się spotykają co tydzień, organizują różne akcje, organizują także zbiórki na przykład zabawek, zbiórki dla domu dziecka, zbiórki dla samotnych matek, dla schroniska. Tak się nie pochwalili, widzisz? To ja ich chwalę, bo są fantastyczni, robią kawał dobrej roboty, jest ich coraz więcej. Wiadomo, że jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Są to osoby od 16 do 20 roku życia. Mówisz, że mają 14 lat, że tam parę osób się zdarzyło tak bardzo młodych. Tak, też bywają świetna takie. Jest ta zasada też tego spotykania się bez alkoholu. Myślę, że tak jak nasze pokolenie się spotykało po klubach i to była jednak taka sytuacja... Znaczy ja dalej tak wierzę w kluby, że tam się rodzi dużo dobrych rzeczy, ale jednak to zawsze była sytuacja pół imprezy, pół na poważnie. A tutaj się spotykają na trzeźwo, że nie można tam być pod wpływem środków i tak dalej. To, że oni sobie tam pewnie idą na ci starsi na piwo czy gdzieś tam. To jest ale to już kwestia. Nie jest dokładnie. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że to jest też zupełnie rodzaj funkcjonowania, zdobywania, czyli nie zdobywa się, nie wiem, odwagi po drugim piwie, tylko po prostu wchodzisz i mówisz cześć, chcę z wami pogadać, bo nie mam z kim. My też staramy się ich wesprzeć różnymi warsztatami. My sami prowadzimy dla nich warsztaty, zapraszamy osoby, które są z nimi w tej grupie młodzieżowej i także jakoś tam próbują ich czegoś nauczyć, przekazać swoją wiedzę, bo potem oni za rok wychodzą z tej grupy młodzieżowej i sami przekazują tą wiedzę dalej. A czasami są takie spotkania, że po prostu grają w gry planszowe i spędzają wspólnie czas. I to jest fantastyczne, że trzymają się razem, są ze sobą i są ze sobą naprawdę na dobre i na złe, bo zdarzają się oczywiście kryzysowe sytuacje w tej grupie, ale też i bardzo pozytywne. No te kompetencje społeczne myślę, że się świetnie wytwarzają, tym bardziej, że też taka mała rzecz, a cieszy, że raczej mają wyłączone telefony, czyli chociażby te godzinę, dwie są ze sobą i muszą się skoncentrować na tym, nie siedzą po prostu na fejsie. Ale są też wspaniałym wsparciem dla Tolerado, bo na przykład jak potrzeba malowania transparentów, jak potrzeba wycinania czegoś, układania czegoś. To nie tak, że są tylko wyłącznie siłą roboczą. Nie. Ale są z nami i nam pomagają i robią to chętnie i po prostu całe serce oddają. Tak, jest to jedna z najbardziej prężnie działających u nas grup, chociaż nie jedyna grupa, która u nas działa. Bardzo prężnie teraz działa grupa męska. Co to znaczy grupa męska? Od razu już się wszystkim odpowiada sauna. Nie, żadna sauna, też w Tolerado, też samo spotkanie bez alkoholu. I to też są spotkania, warsztaty, różnego rodzaju szkolenia. Spotykamy się co 2 tygodnie mniej więcej. Także jeśli są chętni, to zapraszamy do grupy męskiej Tolerado. Jest podobnie, jeszcze jest też grupa żeńska ponoć. Grupa kobieca. Grupa kobieca, tak. Grupa kobieca spotyka się w co drugi piątek na przemian z grupą męską i działa ona na tej samej zasadzie, co grupa męska i młodzieżowa, czyli to są spotkania, to są warsztaty, to są szkolenia, a to są po prostu czasami integracyjne jakieś spotkania mniej formalne. Więc tak, tych grup jest trochę. Jeszcze jest grupa dla osób trans. To jest grupa, która się spotyka raz w miesiącu pod przewodnictwem Anny Kłonkowskiej. Ostatnią sobotę miesiąca.
Drodzy Państwo, dużo się dzieje. Na stronę można wejść zobaczyć, na Facebooka można wejść i polubić i dostawać prezenty www.tolerado.org. Czy macie do przekazania coś, jakieś przesłanie na niedzielę, ostatniej godziny niedzielnego wieczora? 1% w przyszłym roku. 1%, ale zapraszamy. Jak tylko będziecie w Gdańsku, to odwiedzajcie, bądźcie z nami i przychodźcie na spotkania. I zapraszamy wszystkich z Trójmiasta, którzy może pojawili się na marszu, a może tylko patrzyli na Facebooku, żeby przyszli i żeby byli z nami. Wydaje mi się, że też jest jedna ważna rzecz, że my nie ograniczamy się tylko do Trójmiasta, bo byliśmy też na spotkaniach w Elblągu i w Lęborku, więc też zapraszamy osoby z takich miast z północy tak zwanej i miasteczek tak ościennych, bo być może też uda nam się coś razem zrobić w tych miastach. To będziemy dzisiaj kończyć. To była audycja Lepiej późno niż wcale. Ze mną w studiu była Marta Magot, Przemysław Minta oraz Marta Abramowicz, a ja się nazywam Katarzyna Szustow i życzymy Państwu miłego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc. Lepiej późno niż wcale. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Możemy więc powiedzieć, że dzisiaj staje ogromne zadanie zarówno przed Kościołem, jak i przed państwem, przed systemem demokratycznym. Jeśli chcemy ratować ojców, to musimy ratować rodziny. A jeśli przywrócimy wartość rodzinom, to łatwiej będzie przywrócić również pozycję, wartość ojcom, których rola jest w rodzinach nie do zastąpienia. Drodzy księża, mamy świadomość tego, co pisał się święty Jan Paweł II w pięknej adhortacji. Mówi o tym miejscu w rodzinie ojca, te zasadnicze zadania ojca, rozwój autentycznej miłości, która jest warunkiem tego wprowadzania do wspólnoty, wychowanie do odpowiedzialności. Ojciec uczy odpowiedzialności, która jest też atrybutem ojcostwa. Kolejna sprawa to jego zadanie, zabezpieczenie rozwoju wszystkim członkom rodziny, no i ten przewodnik wiary, bo mówimy o tym wymiarze cielesnym, ale tutaj też ten ojciec, który realizuje się. Jakie cechy ojca, można powiedzieć, w dobie kryzysu należałoby, nie wiem, czy szczególnie podkreślić, o nich powiedzieć, bo chcielibyśmy też pewnie za każdym razem próbować promować te właściwe, zdrowe zasady, tak jak mówimy, żeby ta rodzina też była silna. Modlimy się, żeby rodzina Bogiem była silna, ale no nie będzie tak, jeżeli ojciec nie będzie znał swojego miejsca, matka nie będzie znała swojego. No ja tak, wiemy, że te role matki i role ojca w rodzinie, one dzisiaj są często podważane, jakoś kwestionowane. Jest wiele wątpliwości co do tego, jaka powinna być macierzyńska czy ojcowska miłość. One są czasami wymieniane też pomiędzy sobą jakoś, czy mylone. Ja chciałbym w tym miejscu odwołać się do pewnego dokumentu, który został napisany przez papieża Franciszka. Jest to adhortacja, czyli takie no, bardzo oficjalne też pismo, dokument, który powstał po ostatnim synodzie na temat rodziny. I ponieważ wypowiedzi papieża Franciszka czasami są przez media jakoś tak referowane, przedstawiane w sposób dość jednostronny albo w takim skrzywionym zwierciadle, ja chciałbym do tego tekstu bardzo wyraźnie się odwołać, ponieważ to jest tekst, który mówi bardzo wyraźnie o tym, że jest różnica pomiędzy miłością macierzyńską i miłością ojcowską. To nie jest to samo. One spełniają inną rolę w wychowaniu dziecka, w prowadzeniu dziecka, jak pisze papież, do pełnego i harmonijnego rozwoju. To znaczy, mówiąc inaczej, jeżeli dziecko straciłoby swojego ojca, nie miałoby ojca z jakichś takich przyczyn losowych, albo nie miałoby matki, wtedy jego wychowanie, jego rozwój osobowy też no będzie przebiegał nieco inaczej, bo będzie brakowało jakiegoś bardzo ważnego elementu. I papież bardzo wyraźnie mówi o tym, jaka jest różnica pomiędzy tą miłością ojcowską, a miłością macierzyńską.
I używając pewnego obrazu, pewnego takiej metafory, żeby to zrozumieć, ja, jeżeli słuchacze teraz sobie wyobrażą te rodziny, które znają, albo sami są ojcami, albo matkami, ja tak się zastanawiałem na tym, ale to naprawdę opisuje dokładnie to, jak widzę różnicę pomiędzy miłością matki, a miłością ojca w stosunku do dzieci. Otóż ta miłość matki, ona jest bardzo emocjonalna, bardzo taka ciepła, bardzo wiele w niej jest czułości, papież bardzo chętnie używa tego słowa o czułości, o przytulaniu wręcz drugiego człowieka do siebie, a zatem miłość matki to jest taka miłość, która daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że jest kochane, roztacza nad nim taki kokon jakby, albo jest takim gniazdem, w którym to dziecko może się czuć bezpiecznie, bo wie, że matka jest zawsze dla niego, że zawsze, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, to matka przytuli i wtedy mniej boli to zranienie. Więc miłość macierzyńska jest taka bardzo związana z ciepłymi emocjami, które są przekazywane dziecku. Natomiast miłość ojcowska, i o tym mówi papież, jest taką miłością, która bardziej wyprowadza człowieka na zewnątrz z tego gniazda. Jest to taka miłość, która otwiera człowiekowi perspektywy na cały świat. Daje mu orientację w świecie, jest bardziej racjonalna. Pozwala człowiekowi konfrontować się z trudnościami. Daje mu siłę do tego, żeby walczyć z jakimiś przeciwnościami w życiu. No i kiedy tak sobie patrzę na moich przyjaciół, którzy wychowują dzieci, kiedy patrzę na moją rodzinę, taką najbliższą, moje trzy siostry i wielu kuzynów, którzy mają dzieci, to naprawdę ja widzę, że w tym opisie papieża jest głęboka mądrość, że rzeczywiście matki dają dzieciom więcej takich emocji, więcej takiego ciepła, natomiast ojcowie rzeczywiście bardziej te dzieci prowadzą w stronę świata. Dodają im odwagi do tego, żeby w trudnych momentach potrafiły te trudne momenty życiowe przeżyć. Więc różnica pomiędzy tą miłością macierzyńską i miłością ojcowską, bycie ojcem, no w ten sposób opisywana jest przez papieża. Ja te dwa zdania właśnie z tej adhortacji, proszę pozwolić, że je przeczytam, bo one są naprawdę nasycone głęboką mądrością i taką ewangeliczną prawdą. Papież pisze, to jest 175 punkt tejże adhortacji, Amoris Laetitiae, czyli radość z miłości, czy radość miłości. I tam papież te kluczowe zdania tak brzmią. Matka, która chroni swoje dziecko czułością i współczuciem, pomaga mu rozbudzić zaufanie, doświadczyć, że świat jest dobrym miejscem, które je akceptuje. To z kolei pozwala dziecku rozwijać poczucie własnej wartości, które sprzyja zdolności do intymności i do empatii, zdolności do wczuwania się w drugiego człowieka. Postać ojca natomiast pomaga nam zrozumieć granice rzeczywistości i w większym stopniu charakteryzuje się zmysłem orientacji, wyjściem ku szerszemu światu, pełnemu wyzwań, a także zachętą do wysiłku i walki. Więc jeżeli ksiądz, ojciec Grzegorz pytał, jakie te cechy ojca są potrzebne, więc one z tego opisu miłości, one bardzo jasno wynikają. Więc ojciec jest to taki człowiek, który ma swoje jakieś męstwo, odwagę, podnosi ryzyko, umie się konfrontować z rzeczywistością, opiekuje się dzieckiem wtedy, kiedy przeżywa ono jakieś takie trudności, towarzyszy mu w takich trudnych momentach życia, kiedy przeżywa lęk, kiedy boi się, nie wiem, wykonać jakąś czynność. To są cechy, które pozwalają dziecku lepiej przeżywać trudne momenty tej rzeczywistości, którą dziecko powoli, stopniowo poznaje. Matka bardziej pomaga dziecku być w tym otoczeniu domu, takich domowych pieleszy, jak to się mówi, a ojciec bardziej przejmuje swoją rolę wtedy, kiedy dziecko wychodzi z tego domu i na zewnątrz próbuje się konfrontować z rzeczywistością. Ta myśl papieża o takim obrazie ojca i matki, o tej miłości macierzyńskiej i ojcowskiej, no ona jest niezwykle ważna. Z niej wynika bardzo dużo ciekawych takich, no myślę, że też praktycznych, wychowawczych wręcz zasad. To już niech tam pedagogika rodzinna się tym zajmuje, to nie jest nasz cel, ale,
ale ten obraz tych dwóch miłości, które nie wykluczają się, ale się uzupełniają pomiędzy sobą, które mają prowadzić do tego, że dziecko w sposób harmonijny i w sposób pełny rozwija się, ono jest do tego stopnia ważne, bo w przekonaniu papieża, że on mówi później, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że zabrakłoby tego elementu macierzyńskiej miłości albo ojcowskiej miłości, to należałoby to uzupełnić, żeby rozwój dziecka był jak najbardziej harmonijny. Czyli no, ta taka pełna rodzina, w której jest ojciec i matka, nadal jest obrazem chrześcijańskim, obrazem rodziny. To, też rozmawiamy o tym dlatego, że ten obraz często dzisiaj jest jakoś kwestionowany, podważany. Te modele rozmaite powstają. Natomiast papież Franciszek, któremu też czasami przypisywane są słowa, których, czy intencje, których nie powiedział, ja chciałbym no, wszystkich też zachęcić do lektury tego tekstu. Papież tam mówi też bardzo wyraźnie o tym, że istnieje coś takiego jak naturalne prawo dziecka do tego, żeby mieć ojca i żeby mieć matkę. Żeby mieć macierzyńską i żeby mieć ojcowską miłość. Bo te dwie miłości, one są... No, one się uzupełniają, to są jak dwa skrzydła. To jest to, co sprawia, że z jednej strony mamy poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiej przynależności do miejsca, którym jest naszym domem, a z drugiej strony nie mamy lęku, żeby wyjść, żeby opuścić ten dom. Więc te dwa obszary okazywania ojcostwa i macierzyństwa w rozumieniu papieża, ja czytając ten tekst i tak zastanawiając się nad jego prawdziwością, no ja doskonale to widzę w moim własnym osobistym życiu, kiedy pamiętam mamę, która bardziej w domu dawała nam takie poczucie, że to jest nasz dom, że tu jesteśmy bezpieczni, że tu się nic złego nas nie spotka, a tata był tym, który nas wyprowadzał na spacery, który jeździł z nami na sankach, który uprawiał z nami sport po to, żeby właśnie pomagać nam konfrontować się z rzeczywistością. Więc oczywiście możemy sobie wyobrazić, że matka też taką miłość może macierzyńską pokazywać dziecku. To nie oznacza, że muszą być te role zupełnie tylko przypisane matce czy ojcu, ale jako pewna zasada, jako pewien obraz ojcostwa i macierzyństwa, jestem przekonany, że ten obraz papieża Franciszka może nam pomóc zrozumieć tym, co to znaczy być ojcem i co to znaczy być matką dla dziecka. Ja bym tu powrócił do tego, o czym mówiliśmy w tej naszej audycji telewizyjnej. Mianowicie ja tam powoływałem się na Ericha Fromma, który opisując miłość matki, mówi, że jest to miłość o charakterze paradoksalnym i w pewnym sensie tragicznym. Dlaczego? Bo związek matki z dzieckiem wymaga jak najintensywniejszej miłości z jej strony. Ona musi naprawdę pokochać to dziecko, żeby móc je zaakceptować jako ciało ze swojego ciała, bo to jest 9 miesięcy bycia razem z dzieckiem. Więc to jest najintensywniejsza miłość. Ale kiedy dziecko się urodzi, ta miłość matki musi się zmieniać. Dlaczego? Bo ona musi, ta właśnie miłość matczyna, pomagać dziecku wyswobodzić się od niej samej, aby dziecko mogło stać się niezależne. Więc z jednej strony ta miłość zaborcza matki jest niejako czymś naturalnym, to znaczy ten związek tak bliski, mający swój początek w okresie ciąży, w okresie prenatalnym, po narodzeniu dziecka ta intensywna miłość matki musi być dzielona z miłością do ojca. Tą miłością, o której tu Zenek mówił. Miłości, która z natury jest wymagająca, stawiająca pewne wymagania autorytatywnie, bo jak chcą psycholodzy, ojciec zawsze dla dziecka będzie autorytetem, za którym idzie władza, ale też nieraz ta władza związana jest też z postawą sędziego, czyli osoby, która ocenia. I rzeczywiście ojciec nie spełniłby swojej roli w tej miłości do dziecka, gdyby nie miłość matki, ta intensywna, która musi się przeradzać, a matka
nie potrafiłaby się uwolnić w swojej miłości do dziecka, gdyby nie pomoc ojca, jego miłości. Więc widać tutaj, jak głęboko sprzężone są te dwie role matki i ojca. I to, co Zenek mówił, że wychowanie dziecka przez jedną tylko osobę, czy to będzie ojciec, czy matka, no niestety jest wychowaniem niepełnym, bo brakuje wtedy tego wzajemnego uzupełniania się w tych rolach, jaką spełnia ojciec i jaką spełnia matka. Gdybyśmy próbowali porównać jeszcze tę miłość macierzyńską, ojcowską, te różnice, ksiądz Hanas mówił o tym, że one są inne, tak? To, że ojciec pomaga, wyprowadza to dziecko w świat, uczy tej pomaga uczyć czy w podejmowaniu odpowiedzialności. Ojciec konfrontuje dziecko z rzeczywistością. Też gdzieś czytałem, że ojciec łatwiej dostrzega w dzieciach wady. Kobiety robią wszystko, aby nie widzieć wad, jakie posiadają ich cudowne dziecko, w cudzysłowie. Jest im znacznie trudniej niż mężczyznom zdać sobie sprawę z niedoskonałości własnego potomstwa. Ojciec natomiast potrafi przyznać, że jego dziecko bywa leniwe, samolubne, okazywanie rozczarowania, ale ojcowie szybciej pozbywają się obrazu takiego, które no, może nie do końca jest prawdziwe i tym może lepiej potrafią sprostać, by chłopak czy dziewczyna no, właściwie się może kształtował te postawy takie na zewnątrz, które konfrontują go z rzeczywistością, z kimś drugim, z kolegą, koleżanką. No jest to być może, jest to pewna prawda, też którą możemy pewnie w wielu przypadkach zaobserwować, że te relacje pomiędzy matką a dzieckiem są dużo bardziej intensywne, dużo bardziej emocjonalne, więcej czasu też z zasady, no, z natury rzeczy poświęcają matki, ponieważ no, samo karmienie dziecka, jeżeli jest karmienie piersią, no to wiadomo, że ta relacja jest dużo bardziej intensywna, aniż relacja ojca. I to sprawia, że dlatego widzimy też różnicę pomiędzy miłością ojcowską i ojcowską macierzyńską, dlatego, że no ten dystans, ta relacja jest inna i ona pozwala inaczej, ojciec i matka inaczej widzą swoje dzieci, to jest prawda, ale to nie jest nic złego, ten to jest coś ojciec dobrego. Często jest proszony o ten, jest, tak mówi się osąd, tak, osąd, ale o to, żeby sprawiedliwie potraktował dziecko. Ale myślę, że też w obydwu przypadkach istotą jest spędzanie czasu z dzieckiem. Kiedy czytam, no, papież Franciszek, będę się do niego odwoływał, dlatego że czasami wyrządzamy mu krzywdę, myślę, w takim medialnym odbiorze, przypisując mu jakieś zdania, których on naprawdę nie ma na myśli, a ten tekst o rodzinie, właśnie o synodzie, o rodzinie, on też tam wywoływał troszkę debat i dlatego odwołuję się do tego, żebyśmy my też umieli dyskutować czasami, jeżeli mówimy o roli ojca czy o roli matki w wychowaniu. I to, co tutaj mówię, to jest nie moje osobiste zdanie, żeby też była pewna jasność, to nie jest moje prywatne przekonanie, tylko powołuję się tutaj do oficjalnych dokumentów Kościoła. Więc tam papież też bardzo wyraźnie mówi, że rolą ojca jest swego rodzaju czekanie na dziecko. Nie takie bycie, ingerowanie natychmiast, tylko czekanie na dziecko, żeby dziecko samo przyszło do ojca. Jest to ciekawa też myśl, taka wynikająca też z biblijnego opisu tego ewangelicznego ojca, który czeka na marnotrawnego syna. On nie biegnie za nim, nie sprowadza go na siłę, tylko cierpliwie, z cierpieniem też swego rodzaju, czeka, aż on powróci. Nie podejmuje decyzji za swoje dziecko, tylko no, z bólem czeka, aż on sam dojrzeje, zobaczy swój błąd i powróci do domu. To jest rola ojca. I ja pozwolę sobie zacytować tutaj taki piękny bardzo fragment z przemówienia papieskiego, właśnie w tej adhortacji zacytowany jest, kiedy on mówi, że cechą mężczyzny jest męskość, swego rodzaju odwaga, swego rodzaju stanowczość. Męskość, która polega na tym, żeby być blisko żony, aby dzielić wszystko, radości i ból, trudy i nadzieje. A także, żeby być blisko dzieci. I wtedy papież z takim bardzo
no, swoim bardzo konkretnym językiem, takim bardzo ojcowskim też językiem mówi. Chodzi o to, żeby być blisko dzieci, kiedy rosną, kiedy się bawią i kiedy się trudzą, kiedy są beztroskie i kiedy są zalęknione, kiedy mówią, kiedy są milczące, kiedy są śmiałe i kiedy się boją, kiedy popełniają błędy i kiedy wracają na właściwą drogę, ojciec musi być obecny zawsze. To jest ten obraz ojca, który czeka. Nie tylko kiedy dziecko ma urodziny, tak, czy imieniny. No to jest myślę, że też no, wielkie wyzwanie. Wielu być może lękając się przed tym wyzwaniem, ucieka od tego i też o tym w tym dokumencie jest mowa, że czasami ucieczka ma formę ucieczki w świat komputerów, świat techniki, żeby samochodów, jakieś takie hobby, zainteresowań, żeby tylko uciekać jak najdalej od domu i być jak najdalej od dziecka też. No mam nadzieję, że to nie są, że są wyjątkowe sytuacje, ale faktycznie możemy zauważyć w wielu rodzinach, kiedy słuchamy na przykład spowiedzi osób, matek, dzieci, to często ten wątek się powtarza, że tata wraca z pracy, ale nie ma czasu już na to, żeby z dzieckiem się bawić, tylko siada przy komputerze, no i czy to pracuje, czy nadal, czy jakąś tam za pomocą gier spędza czas. Są to bardzo bolesne doświadczenia, no, które stoją w sprzeczności z tym oczekiwaniem, że rolą ojca jest to, żeby być, żeby mieć czas, żeby czekać na dziecko, pozwalając mu nawet popełniać błędy i pomagać mu z tych błędów powstawać, żeby się można było lepiej nauczyć. Ja bym tu jeszcze dodał ważny aspekt. Oczywiście czas w wychowaniu spełnia bardzo ważną rolę. Trudno sobie wyobrazić wychowanie na telefon albo korespondencyjnie. W wychowaniu musi być relacja. Właśnie relacja. Czyli to jest obecność człowieka przy człowieku, osoby przy osobie. Ale tutaj sięgnę do trochę wiedzy pedagogicznej. Mianowicie trzeba pamiętać, że jedną z takich podstawowych zagrożeń, jednym z podstawowych zagrożeń bycia ojcem jest to, że często ojcowie chcą, by ich dzieci przynosiły im chlubę. Dla ojców to jest bardzo ważne, żeby móc się swoim dzieckiem pochwalić. Najczęściej chodzi o syna. No dzisiaj to również ta równowaga płci sprawiła, że często tę radość i chlubę przynoszą ojcom córki i tym się też potrafią chwalić. Ale chodzi o to, żeby nie zmieniać akcentów. To, o czym tutaj mówił Zenon, że ojciec powinien być oprócz tego, że jest odpowiedzialny, że jest wymagający, powinien być również człowiekiem, który się nie obraża, który potrafi wysłuchać, który jest dyspozycyjny. I gdybyśmy taką listę najważniejszych cech ojca dzisiaj skompletowali, to moim zdaniem można by to w takiej kolejności ułożyć. No najpierw to jest odpowiedzialność. Mężczyzna to musi być człowiek odpowiedzialny. Czyli to jest człowiek, który przewiduje w pewnym sensie, potrafi dostrzec grożące niebezpieczeństwa, ale też szanse, jakie stwarzają różne sytuacje. Więc odpowiedzialność. Drugie, to jest dyspozycyjność i to jest właśnie ten czas poświęcony żonie, poświęcony matce, ale też czas poświęcony dzieciom. Dalej, służba, ale dla całej rodziny, żeby to rzeczywiście była głowa rodziny, a jednocześnie, żeby on umiał podejść tak indywidualnie do każdego. Bo rzeczywiście często miłość matki zrównuje wszystko. Żeby on umiał dostrzec, że tu się różnią między sobą i potrafił do każdego tę miłość swoją dostosować. I wreszcie, żeby to był człowiek, który no, pozwala się krytykować. Bo w psychologii, ale też w pedagogice podkreśla się, że jeśli rodzic, zwłaszcza ojciec, kreuje się na człowieka, który wszystko wie i wszystko robi najlepiej,
to w ten sposób nie buduje swojego autorytetu, bo dzieci są wspaniałymi obserwatorami, potrafią dostrzec nawet drobne błędy i skorygować. I jeśli tutaj ojciec w niewłaściwy sposób zareaguje na tę krytykę, to może ten autorytet jego zostać podważony. No i to, co mówiłem też, że to jest człowiek, który się nie obraża. Ja to często powtarzam, że inteligentny człowiek się nie obraża, co najwyżej może mu być przykro. Ojcu też może być przykro. Ale jeśli bardziej inteligentny, to nawet mu nie jest przykro. Po prostu z humorem potrafi przejść obok takich nawet sytuacji trudnych. To trzeba założyć. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś rozmowy Ojcostwo w Kościele i Demokracji. Rozmowy w Radiu Maria. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Nigdy nie przestaniesz czekać na mnie. To jest na pewno wiele łatwiej. Nawet w takich sytuacjach, kiedy trzeba ten tydzień czasu być poza domem po to, żeby na weekend przyjechać i pocieszyć się z tymi dzieciakami i rodziną. To tyle z mojej strony. Cóż więcej mogę powiedzieć? Bardzo dziękujemy, panie Jarku. Proszę. Wszystkiego dobrego dla pana i dla rodziny. Dziękuję. Panie Jarosławie, to rzeczywiście piękne świadectwo i myślę, że w tym sposobie wypowiedzi pana ja wyczuwam rzeczywiście to, co już pan zdążył sobie wypracować. Często się mówi tak, że dzisiaj mamy byle jakie dzieci, niedobrą młodzież, tylko rodzice są wspaniali. Ale ci, te byle jakie dzieci i ta rozwydrzona młodzież, właśnie z nich rodzą się wspaniali rodzice na następne pokolenie. Pan jest takim przykładem, że pan jest wspaniałym rodzicem, mimo to, że ma takie czy inne spojrzenie na swojego tatę, na swoje życie rodzinne, to naturalne. To jest jedna rzecz. Druga, w tej wypowiedzi pana też tchnie takim wielkim optymizmem. Ja myślę, że to dla innych ojców też jest, zwłaszcza tak zatroskanych jak pan o czas poświęcany rodzinie, że jeśli jest żona, matka z dziećmi, to ta właściwa relacja pana z żoną sprawia, że pan jest też obecny, bo wy jesteście jednym ciałem. Tak jak tu cytowałem, kiedy już są razem, to już nie są oddzielnie, tylko jedno ciało, więc w pewnym sensie jest pan przez żonę też obecny i myślę, że ona sobie bardzo to ceni. Natomiast to wyznanie miłości, ja myślę, że dobrze, że pan tu zwrócił uwagę, że pan powtarza dzieciom, że je kocha, ale chciałby pewno też częściej słyszeć, że i pana dzieci kochają. I warto o to prosić, bo to wyznanie miłości to wtedy będzie miało prawdziwy sens i rzeczywiście będzie wydawać owoce, jeśli pan będzie powtarzał, że kocha swoje dzieci, ale nauczy dzieci wyznawać też miłość w stosunku do siebie. Więc no, gratuluję panu, a z tego zatroskania rzeczywiście tchnie też taka głęboka wiara i niech święty Józef, ja pochodzę z Kalisza, jest mi drogi święty Józef i wiem, że on jest od spraw niemożliwych, więc trzeba mu również tę prośbę, którą pan ma, ciągle przedstawiać i przypominać i z takim optymizmem i nadzieją czekać na owoce tej modlitwy i jego wstawiennictwa. Radio Maria, bardzo proszę. Ludzie pochorony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jarosław z Wejherowa na Kosiubach. Witam ojca, witam gościa. Serdecznie dziękuję za taki temat.
ojcowstwo i demokracja. Wiem, nie tylko, że myślę, ale wiem, że ojcowstwo, niezależnie od stroju i systemu, jest zawsze takim samym ojcostwem. Nie wiem, dlaczego ta demokracja została tutaj włączona do tego ojcostwa, bo przecież demokracja jest w zasadzie żadnym dobrem, można powiedzieć, ponieważ demokracja jest wypaczona, zwłaszcza ta, którą mamy obecnie. Jeżeli zapytać wyborców, ja to nieraz robię, co znaczy demokracja, to 90% odpowiada, że właściwie to nie wie. Więc to jest jakiś fetysz po prostu, ale jeśli chodzi o ojcostwo, to jest prawdziwe. Ojcostwo jest prawdziwe. Niedawno słyszałem coś takiego, że jeżeli ktoś się śmieje, to niekoniecznie ten śmiech musi być dobry i życzliwy. Ale jeżeli matka płacze, no to jest prawdziwe. Jeżeli ojciec jest wraz ze swoimi dziećmi, to one wzrastają obok wzorca. On jest dla nich wzorcem. A jeszcze ojciec, który klęka razem z dziećmi do modlitwy wieczornej, to już naprawdę, to już jest potęga. Mały Piotruś w przedszkolu w rozmowie ze swoim rówieśnikiem mówi, bo wiesz, bo Pan Bóg to jest taki silny, wszystko może. A tam druga, ja tam nie wierzę. Co? Jak to? Bo ja widziałem, że mój tata nawet przed nim klękał i się do niego modlił. Taki ten Bóg jest duży i silny. I wszystko mogący. Więc jeżeli rodzice chcą mieć dzieci wychowane, to też znowu zasłyszane, to muszą być sami wychowani. A nawet dziadkowie muszą być wychowani. Ja miałem dzisiaj taki przypadek z moimi wnukami, ponieważ mamy dom wielorodzinny. Całe popołudnie bawiłem się z wnukami, różne pomysły w ogrodzie, patrzeli i tak dalej. Ale wykombinował sobie wnuczek, że on będzie musiał z dziadkiem też spać i dziadek musi do niego pójść. I poszedłem i rozmowy i toaleta i modlitwa. Jakaś dobranocka bajka, bo to ja wszystko, ale zawoła jeszcze tatę, bo jeszcze tata musi przyjść, bo tata był w domu. I wszyscy i wtedy mają to szczęście, by być z tymi dziećmi. To, co przed chwilą mój poprzednik powiedział, niestety zdarza się bardzo często, że ojcowie wyjeżdżają, matki same, nie ma tego taty, nie ma wzorca, prawda, na którym można się oprzeć, do którego można pójść po poradę, nawet się przytulić, bo tata jest taki silny. I sami to pamiętamy, przecież mamy to w pamięci, kiedy zawsze tata trzyma za rękę, tak silnie trzymał, tak mocny uścisk. Ja to pamiętam do dziś, to zawsze mocno nie trzymał, żeby nie wyskoczył na ulicę, żeby nie poszedł tam, gdzie nie trzeba. A jeżeli by to przywołał jakimś innym argumentem, tak? Dzisiaj już tego się nie stosuje. Ale ojciec zawsze był ojcem. Każdy z nas pamięta, że wziął na kolana, ale i przełożył przez kolano, prawda? Dobrze wiemy za to i dziękujemy im za to, że wychowali nas, że my teraz jesteśmy też rodzicami, tak? Jesteśmy dziadkami, to samo uczymy nasze dzieci. Bardzo piękny temat ojcostwo zawsze jest na czasie, ale ta demokracja to niekoniecznie. To Kościół... Nie ma żadnych dziadków, tu w Polsce są dziady. Tu w Polsce, proszę Państwa, nie ma żadnych dziadków, bo ludzie krótko żyją. No ile? 40, 50 lat? No ile pożyje? Teraz lochy długo nie pożyją. Dobrze, panie Jarosławie, no cieszę się, że ta niedziela była w takim rodzinnym gronie i że razem z wnukami i z... Dziś jest spychana, tak? I ja dostaję studentów często na 5. roku, i zaczynam im tłumaczyć, myślę, kurczę, no nie łapią, nie wiem, gdzie jest problem. W końcu mówię, było jaskini Platona, a nie mieliśmy filozofii. Czyli trzeba się cofnąć. Trzeba się cofnąć, trzeba na 5. roku robić przedszkole. No tak, ale naprawdę muszę powiedzieć o moich studentach, są to ludzie żądni tej wiedzy, ponieważ ja już przestaję wykładać te typowo sensu stricte medyczne przedmioty, a to jest antropologia kultury, antropologia śmierci, tanatologia. I oni są naprawdę tego bardzo chcą o tym słuchać, bardzo chcą się o tym dowiedzieć. Czy tanatologia zahacza o psychologię? Tanatologia zahacza o wszystko, ponieważ jest to nauka interdyscyplinarna. Medycyna sądowa uzurpuje sobie, że tanatologia to jest jej, tak? Bo to jest część medycyny sądowej, to jest tanatologia, oprócz suicydologii, wiktymologii i traumatologii.
czyli na przykład samobójstwa i takich innych rzeczy nieprzyjemnych. Kolejna rzecz to jest literatura cała, teatrologia, to jest socjologia, teatrologia jest właśnie takim jakby zwieńczeniem tego namysłu śmierci, bo to najróżniejsze nauki w różny sposób się nią zapatrują, interesują się. Natomiast takich sensu stricte studiów tanatologicznych, jako tam pójdziemy, skończymy tanatologię, nie ma. Tanatologiem to tak jak dziennikarzem. No jest jedna definicja na to. To musi być słowa, czy to musi być człowiek ciekawy świata. Ponieważ tanatologia opisuje świat z pewnej innej perspektywy, której mnie koniecznie chcą oglądać. Ale z perspektywy pacjenta? Z perspektywy wydarzenia, jakim jest śmierć, i z perspektywy lekarza. No, weźmy przykład. Dlaczego nie lubimy pacjentów umierających? I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o nasz lęk, i o to odpowiada też tanatopsychologia na przykład. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o estetykę. No, człowiek umierający nie jest estetyczny, ale człowiek umierający taki jest. I to też opisuje tanatologię. Mm-hmm. Oczywiście to będziemy mogli nazwać, nie wiem, tam socjologią, czegoś tam. Ale to też opisuje tanatologia. To możemy wrzucić ten koszyk tanatologów. Znaczy oprócz wiedzy studenci dostają też jakieś praktyczne porady, wskazówki, co robić, jak się zachowywać, jak rozmawiać? Ogólnie tak. Tak? Czyli na przykład, że przede wszystkim trzeba pacjentowi powiedzieć prawdę. Nie można być na tyle egoistą, żeby zostawić pacjenta bez wiedzy, bo pacjent często wie, tylko trzeba mu to potwierdzić i pozwolić mu załatwić swoje sprawy. Przynajmniej ja to mówię, tak? Oczywiście pewnie są takie przypadki, w których tego nie można zrobić. No ale ja muszę jakąś taką próbę generalną zastosować, tak? Żeby o czymś można było mówić. I przede wszystkim trzeba z tym pacjentem towarzyszyć, bo tu się zaczyna opieka paliatywna, medycyna paliatywna, która jest inna. Bo medycyna ta klasyczna, ta paternalistyczna, to jest taka, że tutaj idziemy za lekarzem i słuchamy mistrza. Nie, to już też się zmienia. Zmienia się. Ale ta perspektywa paliatywna to jest taka, że lekarz bierze za pacjenta za rękę i podąża za pacjentem. No bo tutaj już może być leczenie objawowe, tak? Leczenie przeciwbólowe. Już nie będzie jakiejś terapii wydłużającej życie, nie. Bo musimy sobie uświadomić pewną rzecz, że mamy dwa wektory. Jeden wektor jest to linia długości życia, a z drugiej strony mamy jakość życia. One gdzieś w pewnym momencie się rozejdą. My musimy zastanowić się, gdzie ta klasyczna medycyna powinna pójść? Czy pójść w wydłużanie życia? Bo może. Ale i tak jest. Ale jakie konsekwencje są tego? No, wiele efektów ubocznych. Cierpienie. Cierpienie. No pacjent cierpi, tak. Jeżeli pacjent jest nierokujący i mu się daje domięśniowe, zastrzyki domięśniowe, jeszcze kolejny antybiotyk, po co? I mamy linię jakości życia. Jest taki dobry schemat koncepcji bólu totalnego, Winkler. Czy na cierpienia totalnego, może nazwijmy tak, że na to cierpienie totalne układa się ból psychiczny, duchowy, socjalny i psychiczny. I teraz dobry zespół terapeutyczny, to składa się właśnie z pracownika socjalnego, gdzie ten pacjent umierający będzie wiedział, że wszystkie rzeczy socjalne o jego rodziny będą załatwione przez specjalistę, terapeuty, psychologa, który zajmie się rodziną i pacjentem, lekarza, który będzie nie tylko dla pacjenta, ale też będzie poradą dla rodziny, i księdza. To jest bardzo ważne, bo to się wydaje, niestety, no często na kapelanów idą tacy, no co, to już nikt nic nie może zrobić, to zostaje kapelane bardzo często i to jest tragedia. Syłka. Tak. A tam zaczyna się życie. Tam jest potrzebny tak duchowo ugruntowany ksiądz. I proszę zobaczyć, to jest to, że ta śmierć jest w kościołach, w nauczaniu tym teologicznym też tak jakoś gdzieś ona się rozmywa. Ona jest ta śmierć Chrystusa, Chrystus umarł, zmartwychwstał, tak, my mamy przez to niebo otwarte. Ale tak słuchając i homilii pogrzebowych, to gdzieś tak
rozmyte jest. Ja nie potrafię tego nawet nazwać. Ja nawet to określiłem, że śmierć straciła tremendum. Czyli śmierć straciła taką jakby grozę. Ale taką grozę mistyczną. Pamiętasz, jak się przychodziło, jak było się dzieckiem do kościoła i stawało się przed figurami świętych? To nie to, że ich się baliśmy, ale oni mieli coś w sobie takiego, że to nie byli koledzy. Tak. A teraz to najchętniej właśnie, a to może być niebezpieczeństwem tych marszów, że o, super, święty Andrzej, nie? Ja pamiętam historię, jeden ze znajomych opowiadał, że w Stanach Zjednoczonych w jednej z parafii, chyba to było w związku z uroczystością Wszystkich Świętych, no i któregoś dnia wszyscy przychodzą do kościoła i patrzą i wszystkie figury, które były gdzieś tam wysoko umieszczone, mają domalowane uśmiechy. Wierni byli zbulwersowani i ksiądz jakoś chyba nie do końca potrafił im wytłumaczyć ideę tego, natomiast na pewno zwrócił uwagę na postacie i na figury, które były w kościele. Ale ja bym chciała jeszcze do tych kapelanów w szpitalach wrócić, bo zgadzam się, że są potrzebni i wielu z nich mówi, że oni są oczywiście dla chorych, którzy cierpią, są, przecież udzielają sakramentu chorych, spowiadają, oni tam są. Są też bardzo dla rodzin, żeby dodać im otuchy, żeby wspierać, ale też wielu księży mówi, że kiedy przychodzą przez szpital, przez oddziały, na przykład oddziały wewnętrzne, gdzie leży bardzo dużo starszych osób, to niektórzy patrzą na nich z przerażeniem. Dlaczego? Bo jak ktoś widzi księdza, to myśli, to już na pewno koniec. No tu pokutuje ostatnie namaszczenie. Tak, to pokutuje, tak, kiedy ksiądz przychodził niemalże prawie w czarnej stule tam ostatniego namaszczenia udzielać. Ale to chyba też jest wina, że teraz Kościół nie potrafi przekazać tego, że to nie ostatnie namaszczenie, tylko jest to tak nawet umocnienia chorych. Że nauka o tym, kiedy się kończy. No, nie znam teraz podstawy programowej, nie wiem, jak to wygląda, ale ja myślę, że... Co, ja pamiętam religię... Nie wiem, podstawówka, ja chodziłam do 8-klasowej podstawówki, więc pewnie to gdzieś wtedy było. Potem miałem jakieś przeboje edukacyjne, więc ja już nie bardzo tam uczyłem się w liceach przez dłuższy czas. Ja pamiętam tam właśnie to było takie prostowanie, że to sakrament umocnienia chorych. Ale weź i że można wielokrotnie udzielać sakramentu. Tak, ale weź to wytłumacz 14-latkowi. No, przecież dla niego to jest taka abstrakcja, że głowa mała. No ale to się wiąże chyba też z tym, że no nie było tych takich ćwiczeń duchowych kiedyś prowadzonych w jakichś małych grupach i tak dalej. No była oaza, tak, i ministranci. No ministranci to wiadomo, że najgorszy chłopak jest podwórka. Oczywiście ligi ministranckie są, naprawdę. Nie, no tak, no. Oczywiście żartuję, że najgorszy chłopak jest podwórka. Ale to były małe grupki, które gdzieś coś słyszały, tak? I tyle. I to jest ta pokuta tego ostatniego namaszczenia. Czyli mamy lekcję do odrobienia jeszcze w tej dziedzinie. Oczywiście, tu mamy w duchowości i w tej perspektywie, że ta śmierć jest śmiercią życiodajną. Mamy olbrzymie do odrobienia zaległości. Kiedy zapytałam o podejście lekarzy czy personelu medycznego do chorych, do pacjentów, do rodzin, do chorych niezależnie od ich stanu zdrowia, to powiedziałeś, że z jednej strony to kultura osobista, z drugiej system. No właśnie, czy my zbyt często nie przerzucamy całej winy na system, bo to system nas zmusza, bo system ogranicza czas, bo system każe wypełniać mnóstwo dokumentów. No tak, my byśmy też chcieli, żeby lekarz stał przy naszym dziadku i trzymał go za rękę i w ogóle głaskał. Nie musi trzymać. A my w tym czasie będziemy swoje sprawy załatwiać. Nie, to ja akurat o tym nie myślę, ale przypominam sobie sprzed kilku lat, nie wiem, czy ten konkurs trwa do dzisiaj, ale konkurs, w którym pacjenci mogli wskazywać najlepszych, najbardziej przyjaznych lekarzy i uzasadniać, dlaczego typują właśnie tych, a nie innych. I pamiętam, jakie były uzasadnienia. Oczywiście zdarzało się, uratował mi życie, jest fachowcem, ale najczęściej było, jest fachowcem i jest przyjazny, jest uśmiechnięty, tłumaczy, zapisuje na kartce, przychodzi wieczorem do pacjenta w szpitalu i jeszcze się dopytuje. Rozumiem, ale ja tutaj będę stawał w takiej trochę roli adwokata diabła. Proszę. My nie wiemy, co u tego lekarza dzieje się w domu. Nie wiemy, z jakimi myślami on przyszedł. Nie wiemy, z czym on się zmaga. A musi stanąć w perspektywie cierpienia. Ja ze całą świadomością powiem, że poza izbą przyjęć, jak trafiłem kiedyś, bo miałem wypadek na motorze, poza izbą przyjęć, ja w życiu nie spotkałem lekarza, który byłby niemiły, mrukiem i tak dalej. No miałem szczęście widocznie. Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku? Oni nie wiedzieli o tym.
No nie wiedzieli, no jak mnie przywieźli, no bo na motorze się wyładowałem, to oni nie wiedzieli o tym, tak przecież nie jechałem do swojego szpitala. Mhm. I oni byli naprawdę potem na ortopedii, ja byłem zaskoczony, że przychodzi doktor z uśmiechem, rzeczowo opowiada, jeszcze sobie dowcip opowiadamy, tak? Pamiętam, na tą wątrobę leżałem z tą HTV-em, to wspaniały, docent Jerzy Jaroszewski, wspaniały lekarz ze szpitala zakaźnego w Białymstoku, z Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze nie pracowałem na Uniwersytecie Medycznym wtedy. I słuchaj, i to jest człowiek, który poświęcał mi 40 minut, bo my rozmawialiśmy o radiu, bo my rozmawialiśmy o czymś jeszcze, i mieliśmy czas porozmawiać o tym, i on bardzo kulturalnie, rzeczowo wszystko mi wytłumaczył. Więc to chyba też zależy od człowieka. Oczywiście w tej całej masie no, znajdzie się obraz takich, z którym ja bym nie miał. Moim zdaniem jest bardziej wyraźny obraz negatywny niż pozytywny. Zawsze taki jest. On się tutaj wyróżnia i gdzieś tam zamazuje pewnie całość. Ale musimy wziąć tą perspektywę, że oni...